Witam, to Alistejo na wyspie Dersu. Zanim może kogokolwiek tutaj zaatakujemy, porozmawiamy z tym tu przyjaźnie nastawionym orkiem. O, tu jeszcze podniosę. Machruk. Stać, nieznajoma. Czego tu idzie? Niech nie straszy Dersu Kumatu. On tego nie lubić. Jestem Amelia, a tobie jak na imię? Ja, Machruk. Ty nie znać Machruk? Ajajaj. Wszyscy znać Machruka, strażnika wspaniałej, zakochanej żaby. Dersu Kumatu, boga naszego plemienia. Ja być kiedyś uczeń szamana, ale Machruk nie zgraba wylać gorącą zupę na stopy naszego wodza Uchtyka. Jemu się to nie spodobać. Dużo krzyków, duży kłopot dla Machruka. Machruk mówić wódz, ty teraz karmić żabę. Wódz Uchtyk powiedzieć, że jeśli Machruk dalej niedobry, wódz nakarmić Machrukiem Dersu Kumatu. Duży kłopot. Opowiedz mi o tej twojej żabie, Dersu Kumatu. O, ork przewraca oczami. Dersu Kumatu nie tylko duża, gruba żaba. To wspaniały bóg i opiekun naszego plemienia. Bardzo silny bóg. Pożre wszystko, co mniejsze od Dersu Kumatu. Mniam. I krzyczy głośno, żeby deszcz sprowadzić. Czary i czary. Czary. I oczy zawsze otwarte, nawet kiedy śpi. Wszyscy bać się Dersu Kumatu, nawet Machruk. A nie boisz się, że i ciebie pożre? Jesteś mniejszy od Dersu Kumatu. Machruk starać się bardzo dobrze karmić Dersu Kumatu. Raz Dersu Kumatu duży głód. Próbować pożreć nogę Machruka. Gryźć i gryźć. Machruk krzyczeć. Ajajaj. Bardzo się bać. Ale Machruk nie smakować żabie. Żaba go wypluć. Dobra żaba. Potrzebujesz może pomocy? Ajaj. Machruk potrzebować pomocy. Dersu Kumatu bardzo zły i bardzo głodny. Żaba chcieć ulubione jedzenie. Chcieć motyle. Machruk potrzebować wróżek wodnych, co mieszkają z elfami. Tylko się nie pomyli. Leśne wróżki Dersu Kumatu nie lubić. Boli od nich brzuszek i są gazy. Jak pomoże i przyniesie wodne wróżki, Machruk dać jej całe swoje pieniądze. Kasa przyzwoita, no i doświadczenie. Wygląda na to, że martwisz się, iż żaba mogłaby pożreć swego opiekuna. Pomogę ci. Tak. Czyli, że naszym zadaniem jest pozyskanie 100 wróżek wodnych. Najbliższe wróżki, jakie można tutaj znaleźć, znajdują się właśnie tu. Wodne. I o takie właśnie chodziło. Aha, racja. Ja muszę na początek tu przesunąć. I uzyskałem w ten sposób wolny slot. Potrzebuję ich tylko 100. Okej. I cóż, idziemy zakończyć nasz interes. Przychodzę w sprawie pożywienia dla waszej żaby.
przynosisz jedzenie, 100 wodnych wróżek, machruk i żaba, szczęśliwi. Tak, przynoszę jedzenie, proszę weź. Ty pomóc machruk, teraz machruk. Dotrzymać słowa, zobaczymy co tu się zmieni. Dziękuję machruku. Oj, prawie że. I miałbym nowy poziom. Czy tu można jeszcze porozmawiać? Nie, nic ważnego. Machruk, bardzo dziękować. Delsukumatu teraz syty i szczęśliwy Bóg. Machruk też szczęśliwy. Już się nie boi, że żaba go pożre. No nie wiem. Nie, chyba udamy się w inne miejsce. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym powalczymy i mam nadzieję, że osiągną kolejny poziom.